Cześć, przed nami QA Fact X. Marki QA nikomu już nie trzeba przedstawiać. Na dobre rozgościła się na polskim rynku, kojarzona m.in. z takimi markami jak Volvo. Skuter QA Fact już od kilku lat znany jest na naszym rynku. Występował różnymi wersjami, najpierw w wersji Fact, potem Fact Evo, a dzisiaj prezentujemy przed Wami model Fact X. Jest to zupełnie nowy, designem odbiegający skuter od poprzedników swojej rodziny. Występuje w wersji 125 i 50 cm sześciennych. Jak prezentuje się najnowszy model QA? Otóż z zewnątrz ten magiczny czynnik X, czyli kształt troszeczkę nawiązujący do adventure, takich skuterów adventure, tak jak w samochodach, crossover lub SUV, delikatnie nawiązujący do tego stylu terenowego. Mamy tutaj lekko podniesione zawieszenie, przednią lampę LED-ową nawiązującą do pewnej bawarskiej marki, która może Wam się kojarzyć z pewnym bardzo znanym adventure'owym motocyklem. Pełne oświetlenie LED-owe, duża wygodna kanapa, oddzielne podnóżki dla pasażera, duży schowek pod siedzeniem pozwalający spokojnie zmieścić nasz otwarty kask. Z przodu kieszeń z portem USB, w której możemy wsadzić telefon. Niestety nie możemy jej zamknąć, ale podczas jazdy spokojnie możemy ładować sobie jakieś urządzenie na kierownicy, czy właśnie telefon schowany w schowku. Na podłodze mamy, tak bym powiedział, idealnie miejsca na nogi. Nie mamy dużego pola manewru, co na początku budziło moje lekkie obawy, że ta pozycja będzie trochę wymuszona, ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nie odczułem tutaj żadnego dyskomfortu. Kanapa jest dość wygodna. Mamy podparcie w lędźwiach, takie wyznaczone miejsce dla kierowcy i dla pasażera. Pasażer też może poczuć się tu całkiem komfortowo. Ma do dyspozycji oddzielne podnóżki i uchwyt z tyłu. Zdarzyło mi się jechać z pasażerem i było w porządku. Technicznych rzeczy QA Fact X występuje w wersji 125 i 50 cm sześciennych. Rozróżnia ich oczywiście moc, osiągi i cena. Cena modelu 125 to 990 zł, a modelu z silnikiem 50 cm to 8990 zł. 125 według producenta rozpędza się do 85 km na godzinę. Mi udało się rozpędzić troszeczkę szybciej. Z lekkiej górki rozpędził się nawet do 95-96 km na godzinę. I potem tę prędkość mogłem utrzymać. Nawet na płaskim odcinku, nie na górce, bez problemu mogłem utrzymać prędkość powyżej 90 km na godzinę, co, nie ukrywam, lekko mnie zdziwiło, ale naprawdę na plus. Tutaj ten lekki charakter, czyli ta literka X, daje nam takiej odwagi. Możemy bez problemu wjechać na krawężnik, przejechać pomiędzy samochodami, wyznaczyć sobie jakąś drogę, której na pierwszy rzut oka nie widać, że tak powiem. Jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Fact X prowadzi się dość sprawnie. Mamy wysoko umieszczony środek ciężkości. Koła nie są rozstawiane zbyt dużej odległości, więc manewrowanie między samochodami w korku czy pokonywanie krawężników przychodzi nam z łatwością. Możemy łatwo wjechać na krawężnik, pokonać jakieś lekkie przeszkody miejskie i spokojnie dotrzeć do celu. Mamy tutaj dość duży skok zawieszenia. Przednie zawieszenie ma skok 70 mm, tylne 64, co bez problemu pomaga nam w pokonywaniu drobnych przeszkód, krawężników czy studzienek, dziur. QA wyposażony jest w przednią i tylną tarczę hamulcową oraz układ CBS, czyli hamujemy jednocześnie przodem i tyłem, niezależnie której klamki użyjemy. 125, oczywiście chłodzona powietrzem, wyposażona w wtrysk paliwa. Jest to już znana jednostka od QA, znana z innych modeli 125. Sprawdzona, trwała, paląca okolice 2 litrów, także jest to naprawdę marginalne zużycie paliwa. Ceny na stacjach paliw nie będą nas przerażać. Moc 125 to niecałe 9 koni oraz 9 Nm, natomiast 50 to moc 3 koni mechanicznych i 3 Nm. Warto zwrócić uwagę, że mimo nowoczesnej jednostki zasilanej wtryskiem paliwa, QA zostawia nam możliwość awaryjnego rozruchu naszego silnika przy pomocy kopniaka. Nowy QA Fact X
naprawdę wyróżnia się spośród nowoczesnych skuterów 125, przełamuje trendy retro i wyznacza nowy kierunek w postaci lekko adventure. Wiadomo, troszeczkę naciągane, ale jednak stylistycznie przyciąga uwagę. Jest naprawdę fajną propozycją w rozsądnych pieniądzach, która pomoże Wam dostać się sprawnie do pracy czy pokonać korki w mieście. Zapraszamy na jazdy testowe do naszego salonu w Dziekanowie i do naszych dealerów Keyway'a. Sprawdźcie na stronie internetowej Keyway Polska, gdzie znajdziecie najbliższego dealera.